stary obiekt nie dawał nam możliwości rozwoju w stosunku do wymogów ze strony klientów, jak i też no, nowych norm, które się cały czas rozwijają. Mam tu na myśli zarówno normę ze względu na naszą produkcję spożywczą, jak i również produkcję związaną z wyrobami medycznymi. To było takie kluczowe tak naprawdę dla nas. Stary obiekt był pod względem infrastrukturalnym już zbyt stary. Nie można było tam dokonywać pewnych zmian, przeróbek, nie można było instalować odpowiedniej wentylacji chociażby, czy też budować tak bardzo nam potrzebnych pomieszczeń czystych, tak zwanych clean roomów. I to było takie kluczowe od strony po prostu możliwości rozwoju. Natomiast no, drugą na pewno istotną kwestią była też kwestia naszych pracowników. Wiedzieliśmy, że no, nie jesteśmy w stanie tam zapewnić im wygodnych warunków pracy. Oczywiście staraliśmy się, żeby pomieszczenia były klimatyzowane i tak dalej. Natomiast no, sama przestrzeń, możliwość osobnych szatni, pryszniców i tak dalej była ograniczona, jeżeli chodzi o montaż. A tutaj mieliśmy świadomość, że będzie to obiekt nowoczesny, z całą infrastrukturą socjalną, z kantyną, z dodatkowym bistro. Takim jeszcze prestiżowym elementem było to, że no wiedzieliśmy, że coraz więksi klienci zaczynają z nami współpracę i też jak każdy chcieliśmy mieć co pokazać klientowi, więc na pewno takim ostatnim czynnikiem jest ten czynnik związany z prestiżem i chęcią zaproszenia klienta w miłym obiekcie, gdzie będzie mógł zobaczyć wszystko, jak funkcjonuje.